Wiadomości lokalne, witam Państwa. Policjanci z Poczesnej zatrzymali mieszkańca Lublina, który w samochodzie marki Skoda Octavia przewoził nielegalne papierosy. Jak ustalono, mieszkaniec z Lublina dostarczał papierosy bez znaków akcyzy 54-letniemu mieszkańcowi Kamienicy Polskiej, który najprawdopodobniej mógł zajmować się ich rozprowadzaniem. Zabezpieczono 4354 paczki nielegalnych papierosów. Wartość uszczuplonego podatku akcyzowego szacuje się na około 25 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi wysoka grzywna. W czwartek, tuż po godzinie 8 rano, na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła z Armii Krajowej w Częstochowie, kierujący samochodem Opel Vectra utracił panowanie nad pojazdem i wjechał w przystanek tramwajowy, gdzie potrącił pieszego. Pieszy kierowca oraz jego towarzyszka zostali przewiezieni do szpitala. W czwartek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się drugie spotkanie w sprawie szpitala w Blachowni. Przedstawiciele częstochowskiej Solidarności i reprezentujący władze powiatu częstochowskiego dyskutowali nad sytuacją prawną szpitala oraz nad możliwością przekształcenia go w spółkę publiczno-prywatną z udziałem obecnego dzierżawcy i powiatu. Póki co jednak to tylko pomysł, którego ewentualna realizacja wymagać będzie zgody zarówno władz powiatu częstochowskiego, jak i akceptacji ze strony obecnego dzierżawcy szpitala. Trwa zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie Częstochowy. Częstochowskie przedsiębiorstwo komunalne będzie prowadziło ją przez cały rok zgodnie z harmonogramem wydanym w nakładzie 90 tysięcy sztuk i przekazanym za pośrednictwem Poczty Polskiej mieszkańcom Częstochowy. 5 marca rozpoczęto zbieranie niebezpiecznych odpadów w dzielnicy Północ. 12 marca samochód pojawi się na Tysiącleciu. Urząd Miasta Częstochowa organizuje konkurs dla ludzi młodych, kreatywnych i wrażliwych, którzy umieją zauważyć wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i chcą bezinteresownie jej udzielić. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Karty uczestnictwa należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej do 23 marca. Częstochowski Urząd Miasta rozpoczął procedurę przetargową dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 14 przy ulicy Waszyngtona 62. W ramach inwestycji powstaną boiska do piłki ręcznej i do siatkówki oraz bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal. Obiekt będzie służyć uczniom szkoły oraz mieszkańcom dzielnicy Śródmieście już od jesieni tego roku. Co dalej z rozwojem infrastruktury drogowej w Polsce? Jakie koszty poniosą kierowcy i mieszkańcy? To temat spotkania, które rozpocznie się 14 marca o godzinie 12 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Specjalnymi gośćmi będą poseł Janusz Piechociński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury i Adrian Furgalski, politolog i komentator z zakresu transportu. Pogarsza się stan mumii Konfederata Barskiego, znajdującej się w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Olsztynie. Proboszcz parafii chce, aby ją zbadano i zamknięto w szklanej skrzyni, gdyż dopływ powietrza działa na nią niekorzystnie i powoduje jej wykruszenie, a chętnych do oglądania jest coraz to więcej. Niestety, jak na razie nie ma na to pieniędzy, gdyż konserwacja szczątków ludzkich nie jest jeszcze w Polsce popularna i stąd problem. W piątek o godzinie 10 w bibliotece imienia dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie odbył się wykład dr. Mieczysławy Materniak zatytułowany „Każdy uczy się języka inaczej”. Wykład zorganizowano w ramach programu Akademia w Bibliotece. Rakowian portret własny. To hasło wystawy, jaką wymyśliła filia nr 7 Biblioteki imienia dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Zbiorowy portret dzielnicy spróbują zbudować z fotografii i dokumentów udostępnionych przez mieszkańców miasta. Wystawa planowana jest od maja do października. Organizatorki czekają na zdjęcia i dokumenty w bibliotece przy Alei Pokoju 16. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.